Gdybyś miał w jednym słowie określić ten niezwykły konkurs, to co to by było za słowo? Wielu nas. Wielu nas. To dwa słowa. I wielu w konkursie finałowym, i wielu na trzecim podium. Ja z Pawłem, no chyba lepiej się, no można było lepiej, ale myślę, że ja jestem tak uradowany, że naprawdę. Uradowany, bo nie spodziewałeś się, czy uradowany, że... Bo chciałeś, a i jednak wyszło. Uradowany, bo chciałem, jednak wyszło. Spodziewać się spodziewałem tego, wiedziałem z jakimi celami tutaj jadę. Wiem, że trochę we mnie zwątpiliście w pewnym momencie, ale ja wiedziałem, na co mnie stać na treningach, kontrolowałem wszystko i jechałem tutaj z konkretnymi planami, które wypełniłem, tak mi się wydaje. Niesamowity konkurs, do 5,80 wszyscy skakali jak natchnieni i nagle 5,90 rzeź. Dlaczego tak się stało? Bo to było masowe. No bo 5,90 to już nie jest jakaś tam wysokość, to już jest naprawdę wysoko. Mówię, mamy taki wysoki poziom w tyczce na świecie teraz, że to jest po prostu masakra. No nie spodziewałem się, że tyle osób wejdzie do finału. No 5,70, 16 osób, no chyba to jest rekord świata w ilości osób w finale z dużym minimum kwalifikacyjnym. No i trzeba było skakać po prostu wysoko, żeby być tym trzecim. Co teraz? Oddech, odpoczynek czy świętowanie? Oddech, odpoczynek trochę. Sezonu jeszcze nie kończę, bo 13 dopiero, tak więc jeszcze się nie oddaję jakimś tam relaksom, powiem. Ale już uprzedzam, 13 wyłączam telefon, jadę na wakacje na 5 dni i nie ma mnie. A gdzie na wakacje? Jeszcze nie wiem, chyba biorę samochód, namiot, dziewczynę pakuję na przednie siedzenie, jedziemy.